Jesteśmy na torze Służewieca. Tu jest bardzo pięknie, o tym już Państwo mogliście się przekonać, ale teraz jest jeszcze piękniej i gorąco. Ze mną Blanka Satora. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ten niezwykły strój zaraz wytłumaczymy, ale najpierw podziel się proszę wrażeniami, jak Ci się podoba na torze Służewiec? Słuchajcie, jestem po raz pierwszy. Przyleciałam z Andaluzji specjalnie na tą okazję. Na masterclass również, bo uczę we Wrocławiu. Natomiast jestem zachwycona. Jest cudownie i jeżeli nawet nie wierzylibyście mi, że jest cudownie, to mogę się pochwalić, że wygrałam 1080 zł w trzech gonitwach. Także tu w ogóle jest jakieś strasznie naładowane pozytywnie miejsce, w którym no, ja przynajmniej mam bardzo dużo szczęścia. Dla Ciebie dobra energia, ale właśnie chcę wytłumaczyć to, że Twoja wizyta w studiu wyścigowym wcale nie jest przypadkowa, bo Ty jesteś związana z torem Partynice i poniekąd z wyścigami. Oczywiście, właśnie my od bardzo wielu lat, już nie wiem, pewnie ponad 10, z moimi hiszpańskimi ogierami stoimy na Partynicach, więc też na wyścigach, tylko troszeczkę na południe. A powiedzmy też, kto na tych koniach jeździ, bo to jest ciekawostka, o czym mi powiedziałaś już prywatnie, ale powiedzmy też naszym widzom. Jest to niezwykłe, ponieważ długo szukałam osoby, która mogłaby zaopiekować się moimi ogierami, kiedy mnie nie ma, pod moją nieobecność, bo ja mieszkam w Hiszpanii, jestem tak 50 na 50 w Polsce i w Hiszpanii. I Natalka Hędzel, czyli jokejka taka bardzo topowa, zajmuje się moimi ogierami. To jest totalny przypadek, bo ona od wielu, wielu lat się nimi zajmuje. No po prostu, bo ma dos cojones. Ma dziewczyna werwę. Ma werwę, ma energię. No to teraz powiedzmy, czym ty na co dzień się zajmujesz, bo wyścigi stały się twoją pasją. Myślę, że trochę pomogliśmy twoją wizytą tutaj, ale powiedz na co dzień, co jest najbliższe twojemu sercu. Ja tak w skrócie, jakbym miała powiedzieć, to jestem lekarzem weterynarii. Skończyłam studia weterynaryjne i leczę już dzisiaj swoje konie. Zajmuję się hiszpańską szkołą jazdy. Byłam wiele, wiele lat jeźdźcem w królewskiej, andaluzyjskiej szkole jazdy w Jerez de la Frontera i tam też poniekąd mieszkam. Mam konie w stajni w Sanlúcar nad oceanem, no i robimy właśnie takie elementy hiszpańskiej szkoły jazdy, co to jest klasyczne ujeżdżenie, ale z taką większą dozą ekspresji, bo te konie takie są bomby, mają ogień, więc lewady, piafy, pasaże, to wszystko jest 10 na 10. To z czym ujeżdżeniowcy mają problem, to jest dla nas najłatwiejsze. A powiedz, jeżeli ktoś taki zarażony twoją energią, twoją pasją, chciałby to zobaczyć na żywo albo spróbować nawet swoich sił, to kiedy znowu cię zobaczymy w Polsce? Ja staram się być co miesiąc, także kto chce, to na pewno uda się spotkać mnie na wrocławskich Partynicach, czy tak jak tutaj, jak jestem zaproszona. Także jestem prawie co miesiąc, na pewno będę we wrześniu, w październiku, w grudniu, bo muszę z rodzicami wigilię mieć. Także jestem dosyć często tak troszkę w Hiszpanii, a troszkę we Wrocławiu. Blanka, my od razu oddamy nasz głos komentatorom, ale ty nigdzie nie odchodzisz, nie zostaniesz tutaj dzisiaj z nami. Ja do końca mam zamiar zostać i jeszcze jak się da postawię więcej, bo dzisiaj mam naprawdę dużo szczęścia. Dużo szczęścia ma Blanka. Państwo też możecie być szczęście, żeby być tutaj z nami, bo jeszcze wiele przed nami, teraz dopiero szósta gonitwa, a jeszcze przed nami derby dla koni czystej krwi arabskiej. Już oddajemy głos komentatorom i widzimy się za chwilę.